pasjonuję się historią kobiet i historią mody i uważam, że znajomość tych tematów pozwala nabrać zupełnie innej perspektywy, jeśli chodzi o rzeczywistość, ponieważ moda jest barometrem zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie. Szczerze mówiąc, zawsze brakowało mi tego typu treści na polskim YouTubie, dlatego postanowiłam zacząć nagrywać odcinki, żeby dzielić się swoją pasją z innymi. Kiedy szłam do muzeum albo uczyłam się czegoś w szkole, przede wszystkim interesowało mnie to, jak ci ludzie się czuli, jak patrzyli na świat, jak to się teraz zmieniło i od zawsze bardziej pociągało mnie to, co stanowiło część przeszłości, niż to, co było mi bliskie, jeśli chodzi o czasy teraźniejsze. Jeśli chodzi nawet o wzorce kobiecego piękna, czy jeśli chodzi o filmy, zawsze patrzyłam wstecz. Sądzę, że właśnie to jest wynikiem nostalgii i chyba można to powiązać właśnie ze sobą, że To jestem ja. Od zawsze byłam nostalgiczna, stąd też właśnie pasja do retro, pasja do vintage i nie mam najwcześniejszego wspomnienia z tym związanego. Po prostu od zawsze to kochałam. Oczywiście zakładam, że wszyscy ludzie dookoła mnie są ze mną szczerzy i te wszystkie dobre słowa i wsparcie właśnie wynikają z tego, że faktycznie mi kibicują, ponieważ nie spotkałam się z żadną opinią, która by mówiła o tym, że dziewczyno, czas się zająć czymś innym, nieco bardziej wartościowym, marnujesz czas. Nie, każdy mówi, że jestem odważna, że zdecydowałam się na to, żeby tę pasję pociągnąć gdzieś dalej, wyjść z tym do ludzi. Każdy też mi kibicuje w taki sposób nawet namacalny, ponieważ jeśli ktoś wpadnie na fajne zdjęcia z przeszłości, ma ciekawe książki dotyczące historii kobiet, historii mody, zawsze mi je przynosi. Tak samo jeśli chodzi o ubrania. Czyli oczywiście ja tutaj też mam sprecyzowaną wizję tego, na przykład czego poszukuję, bo do odcinków również dopasowuję się ubiorem, ale nie mam czasami czasu, żeby przekopać te wszystkie vintage shopy w moim mieście czy w innych miastach i od tego są właśnie moi przyjaciele, którzy jeśli widzą na przykład jakieś historyczne wydanie Vogue'a, jak są w Paryżu, przywożą mi okładkę. Jeśli widzą jakąś apaszkę, w której będę dobrze wyglądała, przywożą mi ją do moich szponów, żebym mogła ją po prostu wykorzystać na przykład w odcinkach, więc każdy jest naprawdę bardzo, sądzę, nawet zaangażowany w ten cały proces, czyli oprócz dobrej rady, ponieważ szczerze mi na przykład mówią, że tutaj powinnaś popracować nieco nad swoim stylem, jak się wypowiadasz, ten odcinek był za ciemny, ten był za jasny, doradzają mi, czy ten temat zażre, czy się sprawdzi, czy ludziom się spodoba, czy też nie. I każdy po prostu stara się chyba mi pomóc w tym, żeby dotrzeć do jak najszerszego grona. Wiem, że pocztą pantoflową to wszystko też się roznosi, więc tak, czuję naprawdę silne i pomocne ramię wszystkich swoich przyjaciół i rodziny. Od poniedziałku do piątku pracuję na kontrakcie od 9 do 17 i moi znajomi faktycznie czasami zastanawiają się, czy nie jestem jakimś wampirem, nietoperzem, nieśpiącym w ogóle po nocach i faktycznie czasami tak bywa. Ja jestem sobą, potrafię do 3 oglądać filmy, wstać rano i mieć poczucie, że faktycznie zgłębiam to, co mnie interesuje, ponieważ wydaje mi się, że jeśli coś Ciebie pasjonuje, nigdy do końca od tej pasji nie uciekasz. Czyli to jest znowu związane z tym, jakie mam poczucie upływającego czasu. Ja staram się każdy dzień wykorzystać do cna, czyli po pracy idę do kina, czytam książki, staram się spotkać ze znajomymi, przejść się na spacer, żeby nabrać jakiejś innej perspektywy. Jeśli jestem w pracy, z kolei słucham programów historycznych, które później będą mi pomocne w odcinkach. Słucham muzyki, która mnie inspiruje, więc nigdy nie jestem zupełnie wolna, moja głowa nie jest wolna od tego, co mnie interesuje. W ten sposób to po prostu łączę i faktycznie rozciągam tę moją dobę do granic możliwości. Ja oczywiście myślę o przyszłości, ale często staram się nie zapeszać i nie wybiegać aż tak swoimi myślami właśnie naprzód, ale oczywiście o tym myślę, jak każdy. Ja od zawsze miałam dużą potrzebę dzielenia się swoją pasją, ponieważ może to właśnie przez moje nauczycielskie wykształcenie. Lubiłam jeździć na różnego rodzaju konferencje, na sympozja, gdzie mogłam się po prostu dzielić swoimi znaleziskami, swoją pasją. Lubiłam nauczać, lubiłam pisać eseje, gdzie mogłam zgłębić dany temat i te myśli gdzieś dalej przelać. I właśnie formą takiego, może eseju, takiego sympozjum naukowego, konferencji jest właśnie dla mnie kanał na YouTubie, gdzie mogę te treści przekazywać komuś. Być może ktoś się zainspiruje, dowie się czegoś nowego. Jeśli efektem ubocznym, ale bardzo dobrym właśnie tej działalności na YouTubie czy na Instagramie będzie współpraca z markami modowymi, które od dawna na przykład obserwuję na różnego rodzaju płaszczyznach, czy to poprzez nagrywanie materiałów, czy pisanie artykułów,
kółków. No, byłoby to dla mnie naprawdę wspaniałe, jeśli pasja mogłaby się przerodzić w coś, z czego mogłabym się utrzymywać. Ponieważ ja też bardzo lubię pisać, oczywiście większość tekstów trafia do szuflady, ponieważ jak każdy jestem bardzo krytyczna, a obecnie dla mnie swego rodzaju takim mini pamiętnikiem jest właśnie Instagram. No cóż może być lepszego niż życie ze swojej pasji, bo wiadomo, że jeśli chodzi o historię mody, to jest jedna rzecz, jeśli chodzi też o takie doradztwo komuś, jeśli chodzi o styl, o zakupy, też się tym zajmuję, ale oczywiście tutaj w gronie swoich przyjaciół każdy wie, że zawsze może do mnie zadzwonić, podpytać, czy dobrze w tym wyglądam, ja rzucam wszystko i jadę na zakupy, ponieważ po prostu bardzo, bardzo to lubię. Dlaczego lubię swoje życie? To trudne i łatwe pytanie zarazem, ponieważ oczywiście każdy wie, za co kocha swoje życie, a z drugiej strony ciężko zebrać te elementy, przez które je może kochamy, ale ja szczerze mówiąc, mimo tego, że właśnie jestem roześmianą, radosną osobą, ja bardzo mam sobie też dużo pokory i widzę to, że wiele osób nie ma takiego szczęścia jak ja, czyli na przykład nie może łączyć fajnej pracy i swojej pasji, mimo żeby chcieli. I właśnie ta możliwość tego, żeby robić to, co kocham, jest dla mnie tym, co sprawia, że kocham to życie. Mam fajną rodzinę, super przyjaciół, mogę z nimi spędzać świetnie czas, mogę wyjeżdżać, oglądać rzeczy, które mnie ciekawią. Jest do tego wszystkiego dostęp, do wszystkich materiałów, na których mi od zawsze zależało. Więc sądzę, że to jest właśnie rzecz, która sprawia, że to życie bardzo cenię, ponieważ tak jak wspomniałam, ja jestem bardzo nostalgiczna i cały czas mam poczucie tego, że ten czas upływa i staram się ten czas wykorzystać możliwie najlepiej, żeby za 30 lat poklepać siebie po plecach i powiedzieć: Aśka, dobra robota, nie marnowałaś tego czasu, wykorzystałaś go po prostu dobrze. Więc sądzę, że to jest jedna rzecz. Po drugie, teraz dzieje się też tak dużo, jeśli chodzi o moją pasję, czyli widzę, że to faktycznie ewoluuje, że mam bardzo dużą motywację. Czuję, że teraz te ostatnie parę lat to są najlepsze lata mojego życia, ponieważ mam też odwagę i poczucie tego, kim naprawdę jestem. Nie oglądam się za siebie, idę po prostu do przodu. Wiem, że to wszystko brzmi bardzo górnolotnie i może jest wyświechtane, ale jest prawdziwe. I sądzę, że każdy z nas powinien stanąć przed lustrem i zadać sobie pytanie, co chcę robić i po prostu to robić. Wyjdzie, nieważne, ale przynajmniej spróbujesz i właśnie za jakiś czas nie będziesz żałował ani chwili.